Dzięki. Czekajcie, muszę tu... O, przemyśleć. Dobra, cześć. Dzisiaj tematem mojej prezentacji jest repeater w edytorze blokowym. Jak to zrobić bez ACF-a? I tutaj na początek może taki wstęp, jeśli chodzi o to, co to jest ten repeater, bo może nie wszyscy z was tak kojarzycie. Na pewno osoby, które pracują w agencjach, korzystacie z ACF-a, to taki ten, to pole, takie repeater jest wam znane. Natomiast osoby, które nie za bardzo kojarzą, o co w tym chodzi, no to repeater, jakby sama nazwa z angielskiego wskazuje, jest to od słowa repeat, czyli coś jest powtarzalne, tak? I chodzi tutaj o to, że mamy pewien powtarzalny element na stronie. Tego typu wzorce takie na stronach internetowych są dosyć popularne, czyli tak na przykład tutaj mamy takie icon boxy, tak? Mamy jakiś taki rząd z jakimiś takimi icon boxami, no i możemy sobie dodawać więcej takich icon boxów. Tyle, tak? Czyli mamy jakiś taki element, który ma taką samą strukturę. W tym przypadku ma jakąś tam ikonę, ma jakiś tam nagłówek i ma jakiś tam tekst. No i po prostu go powtarzamy wielokrotnie na stronie. No i na przykład taki element jak icon box jest dosyć popularny. Na praktycznie każdej stronie znajdziemy to. Akurat wzięłam z naszej strony CyberFolks. Ale to są też takie rzeczy jak jakieś taby otwierane, których tych tabów tam możemy dodawać ileś na tej stronie. Albo na przykład slidery, tak, gdzie mamy ten slajd pojedynczy. To jest właśnie taki element powtarzalny, których tych slajdów dosyć dużo tam ileś tam dodamy do tej naszej strony. Tego typu jakby wzorze za stronie internetowej występuje bardzo często i w ACF-ie wszystkie osoby, które korzystały kiedykolwiek z ACF-a, no to wiedzą, jak to wygląda, czyli musimy sobie przygotować takie pola po prostu do edytora WordPressa, w których będzie można dodawać właśnie jakąś tam, w tym przypadku akurat ikonę, tytuł i tekst. I po prostu możemy klikać na przycisk i dodawać kolejny taki zestaw pól, kolejny zestaw pól, kolejny zestaw pól i możemy dodać jakby dowolną liczbę tych takich powtarzalnych elementów. To generalnie o to chodzi w tej koncepcji repeatera. I teraz jak byśmy to zrobili w ACF-ie? Jeżeli na przykład chcielibyście wyjść już powoli z ACF-a i przejść na edytor blokowy i tworzenie full-site editingu w taki sposób, jak to po prostu robi się na blokach, to w jaki sposób moglibyśmy do tego podejść? No mamy kilka możliwości, jak moglibyśmy po prostu taką sytuację rozwiązać, tego typu elementy. No po pierwsze, możemy wykorzystać natywne bloki. Tutaj to będzie taki typowy use case dla osoby, która tworzy w no-code. Czyli jeżeli nie chcemy programować lub nie potrafimy, chcemy sobie po prostu skorzystać z tego edytora, możemy sobie wyklikać po prostu taki element, czyli jak tutaj widzimy, są po prostu dodane blok kolumna, do każdej kolumny jest wstawiony blok, jakiś tam obrazek czy ikona i nagłówek i paragraf, no i po prostu możemy sobie tutaj duplikować te kolumny wielokrotnie i w zasadzie my nie potrzebujemy nic tutaj sobie tworzyć programistycznego, no to po prostu takie coś można stworzyć bez problemu w edytorze. Natomiast oczywiście ma to pewne minusy, tak, jeżeli robimy stronę dla klienta, no bo teraz taki zestaw bloków, no ten użytkownik może go dowolnie teraz zmieniać, tak, może sobie przesuwać te bloki. Może nawet przez przypadek sobie kliknie, gdzieś tam przesunie w dół na przykład ten nagłówek. No i teraz już mu się to rozjedzie i chcielibyśmy jakoś tak zablokować mu możliwość, żeby nie mógł tak za bardzo dowolnie sobie przesuwać, szczególnie w obrębie tego jednego icon boxa. No i w WordPressie mamy coś takiego jak blokowanie pozycji bloków, czyli block locking, czyli możemy zablokować pozycję tych wewnętrznych bloków, w tym przypadku właśnie tego nagłówka na przykład, obrazu i tego paragrafu, możemy powiedzieć, że chcemy, żeby zablokowana była ich pozycja, czyli że nie można ich przesuwać ani usuwać. Jeżeli zablokujemy te bloki, to po prostu użytkownik, za chwilę zobaczymy, jak wygląda to, jak się zmienia ten toolbar dla użytkownika, on nie będzie mógł przesuwać ani usuwać tych bloków wewnętrznych, czyli ta struktura jakby zostanie zachowana taka sama. No i zmieni się właśnie ten toolbar, że teraz wchodząc na blok, na przykład ikona, ten użytkownik, jeżeli nie jest zablokowany ten blok, no to może przesuwać tą ikonę, natomiast jak jest zablokowany, to jest wyłączone są te kontrolki z tymi strzałeczkami, nie można ich przesuwać i po prostu to zawsze pozostanie ten blok ikona w tym miejscu, w którym został dodany oryginalnie i zablokowany. Jest tu jednak mały jeden problem, znowu możemy się doszukać, ponieważ ten block locking, on się odbywa z poziomu menu, czyli możemy wejść w to menu bloku i go zablokować, ale możemy go też odblokować, czyli użytkownik mógłby sobie kliknąć odblokuj, no i dalej przesuwać, tak? No jeżeli byśmy chcieli mu zablokować tą możliwość, to jest coś takiego, jest filtr po prostu w WordPressie, który umożliwia modyfikację jakby ustawień edytora. I jednym z ustawień edytora jest właśnie ta możliwość blokowania tych bloków.
I tutaj możemy, jest taki przykład właśnie tutaj w jednych z tych linków, tam jest dokładnie podany przykład, jak możemy sobie per na przykład rola użytkownika, czyli możemy zrobić tak, że pozwolimy administratorowi, żeby mógł blokować, odblokowywać te bloki, a na przykład już redaktor i edytor nie będzie miał w ogóle możliwości blokowania, odblokowywania, dzięki czemu jak jakiś tam power user czy ten administrator mu ustawi te bloki, to po prostu ten edytor już nie będzie w stanie tych bloków przesuwać, usuwać, ani nie będzie mógł tego nawet odblokować w żaden sposób. Więc można sobie tutaj połączyć właśnie z rolami użytkowników lub przypisać konkretnym użytkownikom możliwość po prostu odblokowania i blokowania tych bloków. I to jest bardzo fajny feature, ale jest jeszcze jeden feature, jeśli chodzi o tę właściwość template lock. To jest content only. I to jest bardzo, bardzo fajny feature. On został włączony do WordPressa na prośbę tak naprawdę agencji najbardziej, bo to jest właśnie taki feature, który przydaje się w agencjach. I tutaj mamy troszkę coś podobnego do tego blokowania bloków. Natomiast jeżeli oznaczamy sobie cały wzorzec, tworzymy z takim icon boxem i oznaczamy go, że on ma mieć template lock ustawiony jako content only, to oznacza, że bloki wewnętrzne, tak jak w tym przypadku widzimy taki pojedynczy icon box, one teraz mają wyłączone wszystkie kontrolki do edycji stylów i możemy tylko edytować w nim treść, czyli nie można ani przesuwać, ani usuwać tych wewnętrznych bloków, ale również nie ma tam żadnych ustawień, jeżeli chodzi o style. Czyli tylko możemy zmienić teksty, nie możemy w ogóle zmieniać tam styli i możemy coś takiego udostępnić użytkownikowi, dzięki czemu po prostu on nie będzie w stanie tam namieszać ze stylami i zostanie mu tylko ta struktura, może zmienić sobie tekst. I teraz, no i tutaj mamy dla porównania, jak to wygląda, jak jest template lock false, czyli jeżeli jest, można wszystko blokować, odblokowywać, to jest, ogólnie nie jest zablokowany, wygląda tak ten blok, a zablokowany jako content only wygląda tak, ten interfejs. Po prostu on się gubi te wszystkie kontrolki do styli, tak? Tutaj widzimy na tym kolejnym bloku, że ma te wszystkie kontrolki do styli, to jeżeli mamy content only, to on już tych styli po prostu nie udostępnia. No i tutaj jeszcze mamy porównanie toolbarów. Na toolbarach również się zmienia. Tak, jeżeli mamy content only, to tutaj toolbary również nie mają tych wszystkich ustawień do zmiany stylów i tak dalej. Możemy tylko zmienić zdjęcie, na przykład w bloku zdjęcie, no albo jakieś tam pogrubić tekst i tak dalej, ale nie ma możliwości żadnej manipulacji stylami. Nawet w nagłówku nie możemy zmienić mu tej hierarchii nagłówka, tak, na jakiś inny. Więc tutaj jest to bardzo ograniczona możliwość wtedy jakby manipulacji stylami dla użytkownika. No i tutaj mamy wideo, które prezentuje nam, jak to wygląda, jak mamy no lock. Czyli tutaj w pierwszy przykład możemy wszystko robić z tymi blokami. Nie ma żadnego tutaj, nie ma żadnej blokady. Także może sobie użytkownik przesuwać tak te same, te kolumny, może jakoś tam duplikować, usuwać, może z nimi robić po prostu co chce. Wewnętrzne bloki również będzie mógł, o tutaj nawet cały rząd może sobie zduplikować, tak, jeżeli potrzebuje więcej mieć tych elementów. No i może tutaj usuwać, zaraz zobaczymy, co tutaj dalej. No właśnie, usuwa, dopasowuje sobie. Wymaga to trochę zabawy, tak, bo jednak jak widzimy, żeby dodać kolejny element, no to jednak trzeba jakoś tam duplikować te kolumny, usuwać. Trochę trzeba pokombinować, więc ten user experience taki, no wymaga trochę biegłości w obsłudze tego edytora. No niemniej jednak można sobie tutaj taki powtarzać te pola, natomiast również można dodawać inne bloki wewnątrz tego icon boxa. No i można je przesuwać też wewnątrz pojedynczego icon boxa. Także jeżeli ktoś sobie kliknie, na przykład przez przypadek ktoś sobie przesunie, no to powoduje pewien problem. Także tutaj ma to swoje plusy i minusy, bo w tym przypadku, kiedy nie jest zablokowany w żaden sposób ten blok, można z nim robić cokolwiek, no ale to też powoduje, że jeżeli mamy użytkowników, którzy tak średnio sobie tam ogarniają, no to właśnie mogą sobie coś namieszać. Tu mamy drugi przykład z lock, czyli mamy tutaj zablokowane, czyli widzimy, że mamy tutaj tą blokadę na te wewnętrzne bloki, co oznacza, że ich już nie można będzie przesuwać. Tak widzimy, że nie da się tutaj ich przesuwać już w górę, w dół. Ta opcja jest wyłączona. Tutaj będzie jeszcze porównanie. Tak, mamy tutaj tą kontrolkę do przesuwania, natomiast jak jest zablokowany tą blokadą, to nie ma możliwości już przesunięcia. Po prostu jest tylko w tych miejscach, no ale nadal są widoczne te wszystkie kontrolki do styli, więc tutaj no mimo wszystko jednak można jeszcze coś sobie tam namieszać. Natomiast to już jest lepszy taki experience dla użytkownika. Dobra. To już jest taki lepszy trochę experience dla użytkownika, ponieważ no właśnie nie może na przykład właśnie sobie coś przez przypadek przesunąć czy usunąć. Natomiast nadal może wstawiać kolejne elementy. Tu jeszcze można pokombinować z blokowaniem na poziomie kolumny, tak, bo to jest teraz blokowanie na poziomie elementu pojedynczego. Natomiast na poziomie kolumny też można to jakoś tam połączyć, więc
No można tutaj coś pokombinować z tym blokowaniem tych bloków w danych miejscach, żeby po prostu jakiś taki mieć experience, gdzie nie można za dużo wprowadzać zmian. No i tutaj mamy jeszcze content only. I to jest ten ostatni, taki największy sposób na zablokowanie, gdzie tylko mu pozwalamy edytować ten content. Czyli widzimy tutaj, klikamy, nawet nie ma możliwości tak naprawdę przesuwania, nie ma tych kontrolek też do edycji styli, także tutaj mamy tylko możliwość zmieniania treści, tak? A tutaj na przykład w przypadku obrazka mamy ten cały toolbar, natomiast content only nie ma tego toolbara, po prostu on tylko może zmienić zdjęcie, tak naprawdę, i nic więcej, więc to jest bardzo, bardzo fajne, polecam tutaj temu się przyjrzeć, temu content only. Dobra, musimy lecieć dalej. I tutaj na tym slajdzie niestety coś się nie wgrało z tym filmem, więc tego nie obejrzymy, ale to wam o tym powiem. Tak, możecie sobie wyobrazić. I tutaj, bo o ile w ten poprzedni sposób jest fajny, no bo możemy zablokować, ok, użytkownik nic nie namiesza, ale problem jest jeden. A co jakby teraz klient poszedł i do tych icon boxów powiedział, ale my teraz chcemy mieć jakąś ramkę, tak, na tych icon boxach, a my już to mamy dodane na iluś tam podstronach. No to jest problem, bo musielibyśmy teraz wchodzić na każdy z tych icon boxów i go zmieniać tam te w ustawieniach, tak, tą ramkę dodawać z poziomu edytora. No i to nie jest coś, co byśmy chcieli. I właśnie teraz wchodzą do WordPressa, miały one wejść teraz w tym ostatnim wydaniu, ale niestety zostało to wycofane, bo tam był jakiś problem. W następnym wydaniu WordPressa to wejdzie, czyli wzorce to się nazywało wcześniej częściowo zsynchronizowane, obecnie to się nazywa template pattern overrides, coś takiego. Czyli polega to na tym, że możemy zapisać taki cały icon box, zrobić go jako content only, czyli to, co było w poprzednim, ale jeszcze zapisać go jako wzorzec właśnie taki częściowo zsynchronizowany. I co my mówimy, zapisując go jako wzorzec częściowo zsynchronizowany? Że style mają być zsynchronizowane między wszystkimi jakby wszystkimi wystąpieniami w obrębie strony tego konkretnego wzorca. Style mają być zsynchronizowane, czyli jak w jednym miejscu zmienimy, na przykład dodamy ramkę, to się zmieni wszędzie, ale teksty możemy zmieniać w każdym z osobna. I to jest super. Niestety, no z jakiegoś powodu tutaj się coś nie wyeksportowało z tej prezentacji, ale polecam wam się temu przyjrzeć, bo to jest właśnie bardzo fajny feature i to już nam zapewnia praktycznie właśnie to, że możemy stworzyć tego typu elementy totalnie w no-code, a zapisać i korzystać z nich trochę, jakbyśmy to robili programistycznie. Dobra, ale lecimy dalej. O nie, coś tu się pojawiło. No ale to nie działa tutaj niestety nagranie. Także i tak nic nam się to nie uda. No i mamy jeszcze kolejny, możemy pójść krok dalej, bo tamto mogliśmy zrobić w no-code. Zupełnie nie potrzebujemy kodu, praktycznie żadnego napisać. Natomiast jeżeli byśmy chcieli tworzyć te bloki już w taki sposób agencyjny, to warto się zainteresować takim komponentem Inner Blocks, bo to oferuje jeszcze lepszy user experience niż te bloki zsynchronizowane, bo te bloki ostatecznie i tak byśmy musieli dodawać do kolumny z osobna i tam powiedzmy też jest trochę więcej do roboty. A tutaj jeżeli chodzi o własne bloki z Inner Blocks, to one działają na takiej zasadzie, że tworzymy dwa bloki. Tworzymy wrapper, taki blok zewnętrzny, I tworzymy blok wewnętrzny, czyli ten inner blok, to jest drugi blok. I później tutaj widzimy taki plusik jest, nie? Jak klikamy na plusik, to nam się od razu doda ten cały icon box po prostu naraz, bez już konieczności jakiegoś dodawania jakichś kolumn, czegokolwiek. On się po prostu wstawi, to za chwilę zobaczymy, mam nadzieję, że się uda zdążyć. Czyli tworzymy, i to wygląda w taki sposób, tworzymy blok wewnętrzny, icon box powiedzmy, i ten kod dosłownie to jest tylko tyle, jest komponent inner blocks i my mówimy, jakie bloki można do niego wstawiać i jaka jest templatka, czyli jest najpierw, nie wiem, ten właśnie image, heading i paragraf i do poszczególnych bloków możemy przekazać atrybuty. Tu się trochę trzeba orientować, jaka jest anatomia bloku, troszeczkę, ale tutaj próg wejścia do tego typu bloków jest dosyć niski, więc to jest dosyć fajne na początek. Od tego polecam zacząć ogólnie tworzenie bloków. I później drugi blok, mamy icon box, boxes, czyli ten wrapper i jemu mówimy, do środka można wstawić tylko ten icon box. Że tylko ten jeden blok możliwe, można z niego korzystać wewnątrz tego wrapera. I to sprawia, że mamy taki experience, tak? Mamy tutaj pojedyncze te bloki, te icon boxy i teraz zobaczymy zaraz, co się stanie. Możemy treści tak edytować, bo jest content only, czyli tylko możemy treści edytować, nie ma żadnej edycji stylów. I teraz za chwilę, jak klikniemy na plusik, to zobaczymy, co tam nam się stanie. Jeszcze mam nadzieję, że zdążymy. Jeszcze mam parę demo, możemy przedłużyć tak z 2 minutki? Dobra. Mam parę nagrań z naszych stron, więc zobaczycie, jak my wykorzystujemy to
na naszych stronach, tak? I klikamy i dodaje się kolejny icon box. I ten user experience jest super, tak? Bo on w ogóle nie... No jest prosty dla użytkownika. Z przycisk klika, dodaj następny i tyle. Edytuj teksty i można sobie tam to wszystko wyedytować, poprzesuwać tak te bloki na inne miejsca i to po prostu możemy zrobić w no-codzie. A, dobra, to tutaj mamy na przykład bardzo podobny koncept z naszej strony, gdzie mamy dokładnie to samo, tak? Mamy jakiś wrapper, mamy pojedyncze bloki, tylko to są teraz te bloki takie FAQ. No i też mamy wewnętrznie, po prostu są jakieś tam bloki i po prostu sobie możemy wszystko wyedytować w takim widoku, jakbyśmy edytowali na stronie, tak? Nie ma żadnych inputów tutaj, tylko po prostu wchodzimy, możemy sobie zaznaczyć jakiś tam blok, edytujemy tekst, możemy to przesuwać sobie i to jest dokładnie ten sam koncept, to jest właśnie na tych inner blokach zbudowane. Mamy tego dosyć sporo. Zaraz może mi się uda tu kolejne. O, coś takiego. Wiecie? No, na przykład to jakieś tam boksy domenowe, to na Key zrobiliśmy sobie takie custom blok z jakimiś tam domenami, tak, tam się zaciągają gdzieś te ceny. W każdym razie dokładnie jest to samo, że możemy dodawać taki boks domenowy do strony, po prostu kolejny i tylko w ustawienia gdzieś tam w tym panelu bocznym zmienia sobie, jaką domenę tam chce wyświetlać. Więc tego typu właśnie bloki my naprawdę bardzo dużo używaliśmy na naszych stronach. I dodatkowo, bo już muszę kończyć, dodam tylko, że jeżeli korzystacie z ACF-a i z bloków ACF-a, to to można też tworzyć w ACF-ie. To znaczy to, jak widzicie, to jest z dokumentacji wyciągnęłam. Tworzymy to w bardzo podobny sposób. Także to jest też dosyć fajny pierwszy krok, żeby spróbować tworzyć takie inner bloki wewnętrzne na ACF-ie na początku i później przejść na taki natywny sposób tworzenia, bo jakby no nie ma to za dużego sensu, żeby to tworzyć w ACF-ie, po prostu dostajemy ten narzut tej wtyczki, a w zasadzie kod to się nie różni za bardzo, więc jakby szkoda dodawać tutaj dodatkową wtyczkę, ale jest to możliwe, więc jak chcecie to wypróbować, a korzystacie z ACF-a, to polecam zacząć od właśnie ACF-a. No i możemy jeszcze stworzyć własny komponent, tak? Tutaj mamy przykład, zobaczymy tylko, czy się to odpali. Chyba się też nie wyeksportował film. No właśnie, niestety tutaj się też nie wyeksportowało. I tutaj mamy taką sytuację, że jest, tu jest taka wtyczka zrobiona do tego, żeby można było kliknąć na jakieś tam, powiedzmy, sekcje z tego filmu i ona przesuwa nam ten film. I to jest też tak zrobione, tylko że, czekajcie, a nie, jest tutaj film, dobra, to jest właśnie tak zrobione od strony backendu. Także dodajemy sobie jakiś film z YouTube'a i tutaj możemy edytować sobie również, jakbyśmy edytowali na stronie i po prostu te repeatery tutaj już bardziej są takimi inputami, a dlatego, że musi tu być precyzyjnie przekazany, no na jakiej sekundzie tam ma przesuwać, tak, to nagranie. I to jest taki troszkę jeszcze inny rodzaj repeatera, troszkę coś innego, musieliśmy tutaj stworzyć własny komponent, żeby po prostu można było to dodawać i usuwać, więc coś takiego też można sobie dodać oczywiście, ale to już wymaga trochę bardziej zaawansowanej wiedzy, jeżeli chodzi o tworzenie bloków do WordPressa. No i dobra, to wszystko. Dzięki wielkie za przyjście dzisiaj rano. Dzięki.